kloryfika, ale Wiki dzisiaj z nami nie ma, bo jestem sam. Nie, dopiero 8:30 i Wiki z nami dzisiaj nie ma, bo ja sam nagrałam FIFA. I ja sam nagrałam FIFA na kanał Wiki i Korn. Wiki, Wika i Korna. Jakbyście nie wiedzieli. I tak, i weszłam dzisiaj do FIFA i do tego Ultimate i patrzę co. I patrzę, jakieś te karty są. I w karty Footies dali mi. Chyba Footies to się nazywa, Footies. Matuidi, Dembele. Widać to wszystko? Czekajcie, jeszcze trochę przybliżę. Nie, tak zostało. O. No teraz dobrze widzicie, tak? Tam wszystko widzicie, widzicie? Tak, dobrze. Sorry, tak będę trochę cząs. I tak mamy Bakayoko, Dembele i Matuidi. I tak, no fajnie. A to patrz. Mi się kontrakt wyczerpa. Tutaj też, tu czerwona, tu ten, tu tu. Ale ten skład będę zmieniał, bo po prostu, no patrzcie jak on wygląda. A my sobie przejdziemy teraz do draftu. Czekajcie chwilę, bo coś tu mi mruga. Już przestało mi mrugać, muszę zobaczyć i wybieramy drafta. No, no oczywiście na komputer, ale jakie słabe pozycje mamy. Pepe. NN, Espo, HPD, NN. Tu dodamy. Szybko lecimy draftciochem. Ronaldo. To lecimy z obroną co? Otamendi. A Ronaldo, Otamendi. Atak. Szybko polecimy. Szybko wybieramy Rakiticza, Godin, bramkarz Aki. Bo on jest dla Ligi, bo Barcelona, a nie ma, a Petr Czech. Dlatego, bo to jest Premier League. Będziemy Petr Czecha. Spróbuję zrobić coś. O, Azpilicueta. Nie wiem, czy widać. Tylko tak patrzę. Chyba szybko w rezerwowych jedziemy. Szybko, szybko z koksem. Oblaka. Żeby to oblak. Jeszcze. Spadnie cena. Waran. Tu też mam dałam. Patrzcie. Tak bym dał tu. To 9. Mam dał jeszcze jego. Uhoho. Ale ładnie tam wyszło. Czekajcie, zobaczę, czy jeszcze był poprawny. I tu idziemy. SPS robię. Nie mam myśli tego. Mam P. Ale go gdzieś tam wciśniemy. Ja to wszystko już mamy, ale tego Jacko bardzo mi się zmienić. A ma Jacko. Nie, tak nie. Kevin De Bruyne. Ale nam w ogóle nie pasuje. Kevin De Bruyne.
W ogóle nie poszedł Kevin De Bruyne. Aj, szkoda. Wziąłem jego. Mogę być mój pierwszy skład 191. Mój pierwszy 191. Rico. Będziemy najlepszy. Nie spadnie? Aj, spadło. Aj. Buffon. Thiago. I też Harry Kane. Będziemy Harry Kane. No może wydać. To wolę się go dać. To ja wolę się go dać. Bo nie jest trzeba. 191. Iniesta. I zobaczymy się, jak już ten skład ułożę. A się trener. To jest dla Ligi Santander. I tu macie podsumowanie draftu, ale ja to za chwilę ułożę. Poczekajcie chwilę. I cześć, już wróciłem, tak wiecie, mamy 191 draft. 191 draft. Bo jako pierwszy Kacie wam pokażę jeszcze. Widzicie, o. Widzicie, mam 191. 191. Co ja tu porobiłem? Patrzcie, dałem za Harry'ego Kane'a dałem Rakitic'a, a za, tak, za Rakitic'a jak tu był, to dałem Iniestę. Potem tu, i potem zobaczyłem, że mogę dać tu Rakitic'a. I dałem, i mamy 191. A ławka jest też wyśmienita normalnie. Teraz mamy to, ale o tym, że te trzy karty są wyśmienite. To ty, Kevin De Bruyne. Potem mamy Hiros takiego. I to. No dobra, i zaczynam dalej. Zabawę. I widzimy się w pierwszym spotkaniu. Pa. Cześć, już wróciłem. Tak wiecie, wygrałem. Cześć, zapiszę w końcu. 7-0 w grę, łatwo grę. I tak, od następnego draftu będę grał już na nowicjuszu, bo amator to dla mnie za łatwo, będę grał już na nowicjuszu. No i co tam mogę powiedzieć? I bardzo wam dziękuję za to, że byliście ponad z nami rok. Bo wczoraj już minął rok, jak jesteśmy na tym kanale i dziękuję bardzo. I idziemy do następnego spotkania. Już wróciłem po drugim meczu, tak wiecie, wygrałem 9-1. Amator jest taki dla mnie łatwy. Muszę na nowicjusz po prostu na razie. Na razie muszę na nowicjusz. No, na razie muszę o nowicjusz. I co mogę powiedzieć? I napiszcie mi w komentarzu, jak gram na przykład na zawodowiec, a na amator, czy coś się zmienia. Na przykład są jakieś no końce większe, czy na przykład paczki są droższe, czy końce są wyższe. Na przykład jak na amator mam 435, to mam aż 700, czy 600. Napiszcie mi, czy te paczki są większe, no. I przechodzimy do następnego spotkania, trzeciego już, no. Pa. Tak jak wiecie, wygrałem. Wygrałem 6-0. Ładny mecz. I co? I lecimy dalej do ostatniego meczu. Lecimy, cześć. Tam byłem. Cześć, tak wiecie, już wygrałem kolejne spotkanie. Wygrałem je 4-1. I możemy sobie odbierać nagrodę dalej. Tu jestem, jakbyście widzieli. I odbieram nagrodę. Co się trafi? Duża złota paczka premium i złota paczka ekonomiczna premium. No spoko. A ta paczka za ile? Czekaj. Duża złota paczka premium. Uuu, ona jakaś większa jest, za 50 chyba złota paczka. Kart, a tak, myślałem, że otworzymy najpierw od tej, tutaj. Nie wiem, otwieram od tej.
No nie, tak słabo się trafiło. Aj, ja pecha, ja mam w tej chwili pecha. No se, no ten, Fejsem się nie sprzeda. Czekaj, czas trwania, porównać ceny. On chodzi po 1600, 2000. To szybko sprzedaż, bo tak. O, jeszcze paczka złotych zawodników za 5000, odbierz paczkę. No to mamy jeszcze tą, złota paczka zawodników. Co się trafi. No i też coś słabego, ale złoto chociaż, złoto jest. Złota. I to 3600, ale tam też nic sprzedamy. I otwieram tą dużą. Czy będzie walkout? Proszę walkout. Nie! Ojej, jeszcze słabsza niż. Co mam te kontrakty, kondycje, styl. I to tyle mam. Wszystko za 3000. No i co? I to by było na tyle. O, jak widzicie, tu wyjdziemy. Te cztery zrobię, to może będę miał na ten. Na kolejnego drafta. I tak się biłem w siódmą ligę. Sezon na jednego gracza. I ja mam złoto 13. No i to by było na tyle. To by było na tyle. Trochę to dziwnie, patrzcie, 2000 za złoto 3, za złoto 2, 13 i tu za 2, 400. Trochę dziwnie. No i ty bym chciał chociaż 3 dobić. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.